Film jest koprodukcją polsko-niemiecką. Pierwsze ujęcia kręcone były w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Tu w Jaworzynie lokomotywownia jest to miejsce pracy naszego głównego bohatera, jednego z naszych dwóch głównych bohaterów, niejakiego Romka, który jest pomocnikiem maszynisty. Letnie przesilenie to historia czwórki młodych ludzi, dwójki Polaków, żydowskiej uciekinierki z transportu do obozu zagłady i Niemca. Ich losy połączy splot niezwykłych wydarzeń. Główne role grają młodzi aktorzy Filip Piotrowicz, Jonas Ney, Maria Semotniuk i Urszula Bogucka. Partnerują im takie gwiazdy jak Agnieszka Krukówna i Bartłomiej Topa. Film jest o miłości, żeby nie było, że film jest o wojnie, o jakichś potwornościach wojennych. Film jest o miłości. A to, że się dzieje w czasie wojny, no to właśnie jest tym ciekawsze, ponieważ wtedy, jakby to powiedzieć, no emocje, które ludziom współcześnie wystarczają na całe życie, wtedy działy się w bardzo krótkim czasie i były tym intensywniejsze. Ten film nie jest o wartościach właśnie, może nawet powiedziałbym, jest trochę odbrązawianiem takiej heroicznej, bohaterskiej postawy, ponieważ oprócz tego, że w czasie wojny trzeba było walczyć i o przetrwanie, i o żywność, i właściwie o wszystko, no to też był czas na to, żeby właśnie się zakochiwać, kochać, dążyć za jakimiś swoimi małymi lub większymi ambicjami i tak dalej, zresztą to cały pomysł na ten film się wziął z tego, że kiedyś znalazłem stare zdjęcie moich dziadków, gdzie było widać radosną grupę biegnącą przez rzekę, roześmiana taka grupa, i ja odwróciwszy tę odbitkę, zauważyłem, że to jest odbitka z maja 1942 roku. Coś, co było w kompletnej sprzeczności z tym, jaka wizja wojny jest wizją taką najbardziej popularną. Normalne życie wtedy też trwało. Nie wszędzie był terror, nie wszędzie była śmierć. Premiera Letniego Przesilenia planowana jest na jesień przyszłego roku.